Latem 1980 roku Polskę ogarnęła fala strajków. Zaczęło się na wybrzeżu. Wkrótce protesty ogarnęły cały kraj. W naszym cyklu chcemy Państwu przybliżyć sylwetki osób biorących udział w porozumieniach sierpniowych. Wydarzenie to otworzyło drogę do powstania Solidarności. To nie był strajk, to był taki przestój w pracy wyrażający niezadowolenie bytowe, socjalne. Adam Polak, z zawodu tokarz. W mieleckich zakładach lotniczych pracował od 1969 roku. Uczestnik protestów oraz strajków z sierpnia 80 roku. WSK to był główny pracodawca tego regionu. No, pozostałe zakłady to były drobniutkie, także wszystkie, jakby całe społeczeństwo było związane z tym zakładem. To był zakład, przeszło 20 tysięcy, maksimum 22 tysiące ludzi w całym tym w zakładzie WSK, bo wtedy nazywał się ten zakład WSK Mielec. 1 lipiec, nie, był takim dniem, w którym załoga nasza została jak gdyby tak przestraszona obniżką czasochłonności. Myśmy pracowali w akordzie i w ten czas została podana propozycja obniżki czasu pracy. To była jedna sprawa. Podwyżka cen mięsa i wędlin to druga sprawa. I w ten czas już 1 lipca, nawet 29 na drugiej zmianie, zaczęły się takie lekkie niepokoje. Po przerwie, przerwa o godzinie 10, po przerwie wtedy już cała załoga wydziału, na którym pracowałem, zatrzymała się. Wtedy odbyło się studiowanie regulaminu związków zawodowych i to była zbiórka całej załogi pierwszej zmiany. Został ten regulamin odczytany. No i padło pytanie kierownictwa, co chcecie zmienić? Co chcecie zmienić? No i w ten czas, to się nam nie podoba, to i zaczęły się takie, nie było organizatora, my byśmy chcieli tam na przykład ciepłej kawy, na przykład szkodliwości, większej zapłaty za szkodliwość, nie chcielibyśmy obniżki czasu, i te życzenia socjalne o poprawienie naszego bytu. Tak to trwało gdzieś około 4-5 dni. To już nie było wtedy pracy na tak drugiego, trzeciego, tylko właśnie było takie spisywanie, mówienie o tych postulatach, jakie, postulaty, trudno nazwać, życzenia, jakie by chciała załoga, nie? No i to zostało wyciszone. Piętnastego lipca już było wiadomo, co robi Lublin, co robi Świdnik, co robi Rzeszów i tak aż dalej do Wybrzeża. Bo trzeba zaznaczyć, że my w początkowych tych żądaniach nie stawialiśmy sprawy wolnych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Do końca lipca, a potem już w sierpniu to już hulało tak kolejne dni, to 3 dni postoju, to tydzień, to 2 tygodnie, myśmy już wtedy mocno protestowali. Nie można powiedzieć, że byliśmy pierwsi, bo teraz są różne takie przepychanki, ale tu koledzy ze Świdnika, czy koledzy z Rzeszowa, czy z Lublina, nie, bo wiele później, już później było spotkań, nie? No każdy ma swoją rację. Ja bynajmniej widzę to tak, żeby oddać się prawdzie, że to tak było. Porozumienia sierpniowe to nadzieja, bym powiedział, do przemiany naszego kraju, klasy robotniczej, związków zawodowych i poprawienia naszego bytu.